Siemaneczko, dobeściaki, z tej strony Bora Budowniczy, inżynier Bora Budowniczy. Witam was w kolejnym odcinku, czwartym odcinku z gierki Cities Skylines. I wiecie, na początek musimy tutaj zadbać o prąd. Powiększymy trochę budżet. Do 150. No to już jest trochę lipsztyk, ale okej. Prąd musi być. Jeśli nie ma prądu, nie ma również wody. Zużycie wody 62 tysiące metrów sześciennych, a wydajność pompy 68. Na chwilę obecną jest to jeszcze w miarę, ale będziemy musieli ten budżet zwiększyć również w tym aspekcie. Okej, dobra, prąd już mają. Teraz to sprawdzimy. No tak, ale tutaj przydałoby się nam zabawić się i kupić jeszcze jedną elektrownię. Ostatnio miałem problemy z tym, że mam jeszcze na 8 tygodni węgla nagromadzonego. Ale z tego co wiem, z tego co czytałem, to fabryki, tak samo te pozostałe fabryki w strefie przemysłowej, automatycznie zamawiają surowce z innego miasta, jeśli im się skończą. Także powinno być gitara. Czekajcie, ta fabryka kosztowała 19 tysięcy, no właśnie. No to cóż, niestety, przyspieszymy sobie trochę. Będziemy mieli pozór na wszystko, ale przyspieszymy. Tu nam park jeszcze nie działa, nie mamy doprowadzonego prądu. Mam remizę. Gaszą tutaj ogon, firemeni. Dobra, jest przyspieszone, to żeście tego nie zobaczyli, bo już pojechał. Jeden z drugim wozem strażackim. O, tutaj jakiś barak nam powstał. Jeszcze 10 tysięcy i będziemy mogli elektrownię wybudować. Zajmijmy się może tym buforem teraz. Zrobimy sobie tutaj las naokoło. Mam nadzieję, że fabryki w lesie nikomu nie przeszkadzają i będzie to dobrze zrobione. Nie takie małe, ja chcę duże, jakieś hojny. Fik. Tak to zrobimy. Ile to kosztuje? Dychę jedno, okej. Sobie taką linię pierwsze postawimy. A potem zobaczymy, czy takie coś nam wystarczy, ale już wcześniej patrzyłem, że wystarczy, więc chyba powinno wystarczyć. Dobra, ty ćwierkacz, nie mam teraz czasu na twoje głupoty. Czekajcie, wyłączymy sobie to. Dobra, ćwierkacz nam nic tam nie mówi. Możemy zwolnić trochę, gdyż zaraz będziemy mieli 19 tysi. Ale chcę zobaczyć jeszcze zanieczyszczenia w tej chwili. No i nie będą się przedostawały najprawdopodobniej tutaj za linię tego lasu. Czyli fabryki w lesie nikomu nie przeszkadzają. Bardzo mi się to podoba. Czyli mój pomysł chyba wypali. Dobra, dajmy sobie jeszcze chwilkę tylko szybkości. Okej, możemy tutaj fabrykę postawić, znaczy fabrykę, elektrownię węglową. Fickers. I automatycznie zmniejszamy tutaj nasz budżet, nasze wydatki na elektryczność. Do 100% to chyba i tak będzie za dużo, zaraz to sprawdzimy. No pewnie, zużycie energii 48 MW, a ja produkuję 80. Niepotrzebnie tylko hajs wydaje. Do 75 to zmniejszymy. Wodę sobie damy ciutkę do 80 więcej. Śmieci też do 80 w tej chwili. Bo pewnie potem zapomnę. Opiekę zdrowotną również. I tak to w tej chwili zostawimy, wydaje mi się. Zaraz to oblukamy. Miasto potrzebuje większej ilości wody. No to właśnie dałem przecież. Jak wydajność pompowania to jest 38 tysięcy, a zużycie... Co?
I jak nie mają prądu? Czekajcie, bo coś tutaj kupnę. Przecież przed chwilą im dodałem. Oj, kurde. Mamy rozwojowe miasteczko, dobra. Możemy kolejny kwadrat tutaj sobie zakupić. Transport, unikalne budynki poziomu trzeciego, autobusy. Specjalizacja przy nim z górniczy, recykling, używki rekreacyjne. A cóż to? To co panowie i dilerzy w zielonych torebkach sprzedają? Znaczy przeroczystych torebkach. Możemy wbudować cmentarz, zaawansowaną turbinę wiatrową, zajezdnię autobusową. W końcu te ronda, autostrada oraz rampę, czyli zjazd z autostrady. Kolejny poziom będziemy mieli już po osiągnięciu jeśli osiągniemy 5500 naszych ludków. Ale poczekajcie, zrobię sobie na razie przestój. Odblokowała nam się... Znaczy nie odblokowała, wcześniej już była odblokowana szkoła średnia. Ale w tej chwili musimy się zająć tym prądem i tą ulicą tutaj, którą przypadkowo usunąłem. Dobra. Zobaczmy, co z tym prądem tutaj. Tak, jednak więcej potrzebujemy. Budżet na prąd więcej. Dobra, damy. Nie wiem, 85. Będzie dobrze, będzie dobrze. Będzie pan zadowolony? Chyba tak, chyba będą zadowoleni. Zaraz zobaczymy, jaki ten prąd wyjdzie. Potrzebują, kurde, bardziej wykwalifikowanych pracowników. No, wykształconych. Okej, okay, produkcja energii większa niż zużycie. Z wodą mamy to samo. Dobra. Tutaj też już woda jest, także z pokers. Jednak sobie pomyślałem, zatrzymamy to, tego buforu. Chociaż nie, wiecie co? Zrobimy sobie ten bufor jeszcze tutaj. Żeby to jakoś miało wygląd, jakoś ręce i nogi, żeby to miało. Damy pierdyliard tych choinek. Jak to wygląda? Całkiem spoko, ale wyższe drzewa by się przydały, nie? Żeby jeszcze tych kominów nie było widać. Fabrycznych. No ale dobra, jest gitara. Na razie jest git majonez. Czekajcie, bo oni by się tutaj przydała może jeszcze remiza. A mogę już budować większą? No nie, potrzebuję. Kolejny kamień milowy. Policaj, nie wiem czy mam, zaraz to sprawdzę, ale czekajcie. To mam na pewno, klinikę. Tak jest. Cmentarza nie mam, ale to zaraz. Mam tutaj jedną remizę. I koło tych fabryk przydałoby się jednak jeszcze jedną ustawić. Drogi potem będziemy sobie budować już w troszeczkę innym stylu. Chociaż czy ja wiem, czy w innym. Tu pójdzie ten bufor. Nie, dobra, okej. Drogi zrobimy tak samo. Niech tak będzie. Sobie tutaj tylko zaplanujemy, w którym miejscu mniej więcej. Cholera, nie wiem, czy dobrze robię, że one będą jednokierunkowe, czy potem nie będzie problemu. No ale koń, zróbmy tak. I teraz ja chciałem tutaj postawić remizę jeszcze jedną. Tak. I jeszcze jeden komisariat policji w tym miejscu. Posterunek, przepraszam. Żeby nie było tutaj dużej bandytki, nie? Dobre chłopaki tutaj będą mieli kłopot teraz, żeby cokolwiek zajumać. Okej, mają wodę, mają prąd. Wodę mają. Prąd jak najbardziej również, okej. Tam jest jeszcze... Jeszcze by się przydało jebnąć jedno wysypisko śmieci, tak sobie teraz myślę. I tutaj już możemy jebnąć tą lepszą drogę. Czyż nie? Oczywiście, że tak. No i dobre. Tu mogłem w sumie te remizy jebnąć, ale... Nie jest źle, nie jest źle. Na chwilę obecną nie jest źle. Tam są trzy kratki w górę, więc coś sobie tam pobudujemy również. 8000 zostało, poczekajcie. 31% pojemności, śmietnik zapełniony.
A ja mogę w spalarni? Nie mogę w spalarni jeszcze. Szkołę tam mam dla tych kmiotków moich. Mam. Mógłbym wybudować im zajezdnię autobusową, ale jeszcze nie widzę takowej potrzeby. Czekajcie, bo oni potrzebują więcej tutaj przemysłu. No właśnie. Zróbmy jeszcze może im kawałek przemysłu. Choć miałem budować tamtą strefę. Nie no, jak potrzebują przemysłu, to damy im więcej przemysłu. To jest na pewno ta droga, którą chcę budować? Tak. I ten bufor będzie gdzieś taki. Teraz ta droga w górę. Piknie, piknie. 2000 zostały. Dobra, tej drogi już im tutaj nie dam. Damy im tutaj tą strefę przemysłową jeszcze kawałek oraz tutaj. Chociaż tu miało tego nie być. Miało tutaj coś innego być, powstawać. Ale tu jeszcze mam, także spoko. Dobra, na tą chwilę mi wystarczy. Zobaczymy jak tam... No właśnie, cienko. Nie mam hajsu za bardzo na tą, na te rury, więc puśćmy sobie grę. O, 10 ludków nam się wyprowadza z naszego youtuberowa. Ale spoko. Zaraz przybędą. Mają tam prąd? Mają. Dobra, trochę rur tam damy. Powoli to będziemy ogarniać. Dawać mi tu więcej hajsu. Jeszcze chwila, jeszcze momencik. Co jest, aż tyle hajsu te rury kosztują? No i teraz co jest? Jeszcze muszę chwilę czekać? Dobra. Już nie muszę. Podprowadzimy wodę. Prądu nie będziemy podprowadzać, te drogi zrobimy. Zrobimy po prostu tą sferę, bez strefę przemysłową, bez tego bufora z prawej strony. W postaci tych choinek, naszych drzewek, ulesienia, zalesienia. I zaczniemy budować już później tą strefę całkowicie tam w stronę Mount Everestu. Tak jak tu mówiłem w poprzednim odcinku, tamtą stronę będziemy teraz rozwijać nasze miasto. Nie będę brał pożyczek. Na razie te pożyczki jeszcze olewam, bo nie wiem, jak by się to miało skończyć. Zapewne pewnie bankrut by mnie czekał. Wydajność pomp na razie spoko. Zaraz zobaczymy, jak tam z prądem. Czy nie trzeba im tam już powiększyć? Ale myślę, że jeszcze chyba nie. Choć pewności 100% jeszcze nie mam. Ja tyle przyspieszę, bo to faktycznie będziemy czekać 3 dni. Dobra. No i w sumie tutaj już nam tyle wystarczy. Teraz te drogi jeszcze. Okej, jedna. I druga. Tu im jeszcze ten przemysł damy. W tej chwili w 2 miejsca, w 2 kwartały ulic i jest gitara. Dobra. Czas zrobimy na normalnym poziomie. Zobaczmy sobie na tą wodę. Jest ona w wystarczającej ilości, ok. A prąd? No, budżet na energię troszeczkę zwiększymy jednak. Dobra, damy tą setkę. Czyli standardowy poziom. Tu nam się z miastem nic nie dzieje? O, jakżeż nie. Dzieje się. To wiele niedobrego. Trzeba poburzyć te budynki. Tutaj sobie piźniemy, myślę, cmentarz. Mamy hajs na cmentarz. Ile on kosztuje? 8000. Cholerka, no. No ale przecież nie będą zakupywać dziadka i babcie w przydomowym ogródku, nie?
Ten cmentarz musimy zrobić. Kurde, ile tych fabryk tam jest. Dojedźmy sobie do 8000, wybudujemy jednak ten cmentarz. Jednak troszeczkę w czasie nam odwlecze się budowa kolejnego naszego osiedla. Aha, właśnie, jeszcze za pamięci. Kurde, nie pamiętam, jak się nazywałeś. Miałem sobie to zapisać. Czekajcie, ja sobie to chyba nawet zapisałem. Zaraz to sprawdzę. Tak lub nie? Chwila, moment. Nie, wiecie co? Ja tego sobie jednak nie zapisałem. Ktoś z was stwierdził, żeby nazwać tą strefę przemysłową Czarnobyl. I wydaje mi się to bardzo trafną i świetną nazwą, więc tak sobie to nazwiemy. To będzie nasz Czarnobyl. Zrobimy sobie tą strefę, taką dzielnicę, no czy dzielnicę, no strefę przemysłową. Ochrzcimy ją Czarnobyl. Dobra. Tam pójdzie w tamtą stronę jeszcze trochę. Więc na pewno tutaj to też zahaczy o Czarnobyl. Okej. I takie nazwy na dzielnice różne mi piszcie. Bo wymyślicie na pewno coś lepszego, chociaż... Jak mi się spodoba, na pewno to... sobie przyswoję do naszego youtuberowa. Dobra. Czarnobyl. Pasuje idealnie. Przepisy sobie później damy. Na razie to jest Czarnobyl. Mamy to 8000, jeszcze nie mamy. Patrzmy cały czas na nasze statystyki. Zużycie wody. Musimy dać większy budżet na wodę. Damy również na poziomie stówki. Wszystko już na stówkę damy. Śmieciory tak samo. Oraz na ochronę zdrowia też. My nie mamy porozumienia zielonogórskiego, więc nasi lekarze nie będą strajkować. Dobra, nic do wyburzenia nie mamy. Mamy 10 tysi. Nie, nie będziemy zatrzymywać. Będziemy tylko normalny czas uruchamiać. I dajmy sobie teraz ten cmentarz. Och, jednak tutaj nie zmieszczę go. Jak to mam zrobić? Dobra, już wiem, co wynerdzę. Tą drogę sobie tak trochę podbijemy. I tak. I teraz cmentarz nam powinien wejść bezproblemowo. Zgadza się. Nawet ciutkę za dużo to zrobiłem, ale... Okej. Koniec z urnami na kominku. No tak, dokładnie. Otwarto nowy cmentarz. Chcemy prądu. Przecież macie prąd, chmiotki. Ja chcę zobaczyć jeszcze ruch uliczny. No tutaj... wjazd do miasta... Wjazd do miasta jest ciężki. Naprawdę ciężki. I chyba z tego już nic nie wyjdę. Chyba z tego już nic nie zrobię. Tam potem będzie drugi wjazd i z tym coś pokombinujemy. Jakoś tak autostradę będę próbował ciulnąć. No, fireman. Gdzie są moi strażacy? Nie ma ich. Dobra, cmentarz jest. On cmentarz potrzebuje wody w ogóle? Ja się teraz zastanawiam. No nie, chyba nie. Czekajcie. Hałas i zanieczyszczenie na poziomie zerowym. Potrzebuje elektryczności, potrzebuje wody, ale... Przecież to chyba ma. Woda jest. Prąd jak najbardziej również. Dobra, przejdźmy sobie w końcu do tej naszej strefy tutaj, którą zaczęliśmy w zeszłym odcinku stawiać. Dobra, zaczniemy znowu od ulic. Muszą być, no, na pierwszym planie nasze ulice. I tutaj sobie zrobię takie małe kwartały w dół. Nie? Tak to zrobimy, co? Tak to zrobimy.
Tych ulic najprawdopodobniej już nie będziemy po... Aha, ale ja tu chciałem autostradę piznąć. Ta autostrada pójdzie przez środek, dobra. Musimy mieć jakieś koncepcje, jakiś plan na nasze miasto, bo potem będzie kłopot. Mamy kłopotu... Na kłopoty nie chcemy... potem narzekać. Dobra. Tak to, żeby w miarę równo było. W sumie bardziej równo niż nierówno, żeby to było. Chociaż tam już wiem, że spieprzyłem na początku tutaj. No ale koń z tym. Dobra, budujemy im tutaj te strefy. Ta, tylko że tu jeszcze prąd muszę im przeciągnąć. No właśnie, znaczy prąd mają, ale muszę im przeciągnąć wodę. Rury. A mamy rury! Zbudowałem tutaj rury w zeszłym odcinku, świetnie. Ale jeszcze tych miejsc potrzebują więcej. Tu im damy już dwupasmówkę. Cholera, no trochę to źle zrobiłem. Będzie za dużo tutaj skrzyżowań. A z tymi skrzyżowanymi... No miałem tak nie robić, no. Widzicie, i zapomniałem. Miałem tak nie robić z tymi skrzyżowaniami. Jakby z tego teraz wyjść? Musiałbym to... wszystko poniszczyć. Nie no, nie będę tego niszczył. Tak zrobimy. No i chyba jednak będziemy musieli to niszczyć. Dobra, zatrzymam to i jednak to zniszczę. Nie chcę mieć potem z tym problemu. Sorry, kmiotki. Muszę poburzyć wasze domy. Weźcie mi, wybaczcie. Koncepcja była inna, ja ją po prostu spieprzyłem. I tyle. I to też będę musiał wyburzyć. No trochę hajsu psu na budę poszło, ale... ale trudno. Przynajmniej zrobię to tak, jak powinno być. Tak. Tak i od razu do góry. Tutaj jest trochę krzywo, ale to... już na początku było krzywo, więc teraz będzie krzywo. Ale tu już będzie dobrze. Fik. Nie wiem, po co im dwa pasy w każdą stronę, ale za dużo skrzyżowań, tak jak wspomniałem, miałbym później i to nie byłoby wskazane. Okej, dobra. Te strefy tutaj można na nowo pobudować. Teraz się osiedlajcie. Teraz już nie będę wam buldożerami po tym przejeżdżał. Spokers. Tu i tu i tu na pewno też. Tu i tak będzie hałas, więc damy sobie dzielnice handlowe. Dobra, tutaj tą ulicę jeszcze trochę ciachniemy, ale tu już jest trzypasmowa. Starczy nam hajsu? Starczy, dobra. A tutaj dwa pasy w każdą stronę, czyli czteropasmówkę. Coś tam jest nie tak, widzicie? Tutaj nam jeszcze te kratki tak się blokują. O, brak funduszy. Jak fajnie. Dobra, wodę za chwilę im tam podprowadzimy. Prąd chyba będą mieli. A raczej spokojnie, na luzie, na miękko. Tutaj musimy tą drogę jeszcze przeprowadzić. No, Zenek, dawaj, dobra. Ćwierkacz, ja już cię przestałem słuchać ostatnio w ogóle i czytać, co ty tam masz do powiedzenia. Sklepów na pewno będą więcej potrzebować. Te sklepy prawdopodobnie tutaj potem ustawię. Ale na razie zajmijmy się naszymi wodociągami. Tu
tak jest środek drogi, więc nie potrzebują tutaj wody. Okej, okay, spokers. Dajem jeszcze im połączę, tak na wszelki wypadek. O ile starczy hajsu. Nie no, starczy, spokers. Dobra, tu już nie będę łączył, chociaż... Połączę, czemu nie? Prąd mają. Woda jest jeszcze z nadwyżką. Prąd. Minimalnie, ale również. Czekajcie, cholerka, przecież ja mam prąd budżet na 100% ustawiony. Co jest? A tamta elektrownia, jak ona tam działa? No, 8 tygodni, spoko. Produkuje 40 MW. A ta na 10 tygodni, nie wiem, podzielili się węglem? Coś mi tu z tym węglem nie pasuje, tyle wam powiem. Nasz Czarnobyl naprawdę ślicznie wygląda. Tu nic nie trzeba burzyć? Trzeba. Dobra, wymyślajcie nadal nazwę na tutaj to osiedle. Oraz na to, które postawiliśmy w dzisiejszym odcinku. Więcej sklepów. No tak, na pewno więcej sklepów. To ja wiem. Coś wam tu spróbuję wynercić już powoli. Powiedzmy dotąd. I tu wam te sklepy postawię. Jeszcze wam tylko tam wodę podprowadzę. Ćwierkacz, co mówiłeś? Znowu awaria prądu. Ale nie, produkcja prądu na razie całkiem spoko. Tyry, tyry, tyry. Będziecie musieli daleko dojeżdżać do tej... do fabryk, do naszego Czarnobyla. O kurde. Oni będą musieli na obkoło dojeżdżać. No tak, zdecydowanie tak. Tu na razie jeszcze nie mam połączenia. Zrobię go... Być może w kolejnym odcinku, nie wiem jeszcze. Zróbmy sobie ten bufor jeszcze tutaj. Cholera, nie ma żadnych wyższych drzew. Aha, bo tutaj drogę chciałem jeszcze zrobić. To czekajcie, tą drogę tutaj tylko wyprowadzimy. Zaznaczymy sobie tylko ją, żeby później już mieć pewność, że ona tutaj ma być. Budujemy nasz bufor. Myśl zasady, że fabryki w lesie nikomu nie przeszkadzają. Chyba tak nawet odcinek nazwę. Zaraz to jeszcze raz obadamy. O, tak nam się będzie lepiej sadziło. Pierdyliard drzew, mały las, mały zagajnik. Dobra, tutaj z tej strony już nie będzie takiego urozmaicenia jak po stronie lewej. No i zobaczmy teraz te zanieczyszczenia. Nie, spoko, nie wydostają się. Las to idealnie pochłania. Kurde, super. Czyli będę mógł teoretycznie dotąd budować. A czekajcie, jeszcze hałas sprawdzimy. No, hałas jeszcze jest. Wiecie co, gwizdniemy sobie tutaj jeszcze... taki kawałeczek. Jeszcze raz to samo tutaj zrobimy. To już tak dla świętego spokoju i żebyśmy byli pewni. To jest zajebisty pomysł, kurde. I sam na niego wpadłem. Ja tego nie oglądam u nikogo. U Moskita oglądałem tylko chyba 3 odcinki na początku, zanim tą grę zainstalowałem i zanim zacząłem w nią pykać. No i ten bufor już będzie na pewno idealny. Przez to się już nic nie przedostanie. No nie ma bata we wsi. Nie wierzę w to. Już jest tak gęsty las. Nawet
Te druty tam są tak schowane, że... że praktycznie ich już nie widać. No. A skażenie terenu? Czekajcie, jeszcze to zobaczymy. To już tak na koniec odcinka. Jeszcze raz zobaczmy sobie. To nie. To co to jest? Edukacja? To na pewno nie. No, są zadowoleni. Chociaż tak nie do końca w rejonach mieszkalnych, ale... Wiatr. No, tu mi wiatr nie jest potrzebny na razie, do niczego. Tu są poziomy budynków chyba, nie wiem. No cholera, to mnie martwi. Te korki przy wjeździe do miasta naprawdę mnie martwią. Tutaj zanieczyszczeń w ogóle nie ma. Pięknie, one się tutaj przez ten las zanieczyszczenia nie przedobędą. Nie ma takiej opcji. I hałas zdecydowanie chyba też. Najwyżej co to drogi. No ale to tak samo tutaj przecież ten hałas będzie miał miejsce cały czas. A tutaj jak to się ma w tej naszej nowej dzielnicy? No jest hałas. Tutaj mają po prawej stronie całkiem spokojne życie. A nie da się wszystkich zadowolić. No i tyle. Dobra. Przestępczość. Tutaj jest policja. To nie mamy. Co to jest? Populacja. Dobra, spoko. Połączenia zewnętrzne. Wartość gruntu. No, tu już jest w miarę. Tutaj jeszcze nie. No bo tam jest szkoła i tam już jest taka nasza główna aglomeracja, także spoko. Zasoby naturalne. O, las. Tu są dzielnice i tu jest jeszcze rekreacja. Okej. No i dobra, i to by było na tyle, debeściaki, w tym odcinku. Bufor zrobiliśmy. Dzielnicę kolejną zrobiliśmy. Piszcie, jakbyście te dzielnice nazwali. Jak będą fajne nazwy, to na pewno z nich skorzystam. I pamiętajcie, że każdy Bob budowniczy lajkuje, łapkę dając w górę, komentuje oraz udostępnia każdy odcinek City Skyline innym, by i inni mogli się tym odcinkiem cieszyć. Trzymajcie się cieplutko, do kolejnego odcinka. Na razie, miłego dnia, pa, pa.